A witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, odcinek spoilerowy odnośnie tego ubierania w tutaj sklepie z dzieckiem. Będziemy sprawdzać, co możemy i za ile wytworzyć. Także bardzo ważny odcinek, zapraszam. No i tutaj mamy ten sklepik cały. I teraz tak, patrzcie, co, za co możemy wytwarzać. Tutaj przede wszystkim te kaski, zrób kask, prawda, i macie ile ilości jest potrzebne, to są siodła, te trójki, a tutaj okrycie hipnosa, a tutaj mamy też okrycie, tutaj mamy zwój plotona, i tutaj też mamy zwoje, tutaj mamy, to są ostrogi. Także też możemy z ostróg zrobić. Z ostróg też możemy zrobić. Po co jest ten film w ogóle? Po to, żebyście sobie przygotowali po prostu te rzeczy. Tutaj mamy westernowe, ale 5 ich aż trzeba. Także westernowe, ale 5. I tutaj westernowe też 5. Można z tego zrobić właśnie kapelutki. No i to są bardzo ciekawe rzeczy. To można sobie na bieżąco robić, tak? To już po tamtym ósmym profilu poziomie, prawda? No dobra, i tutaj mamy następne rzeczy, czyli mamy te najsłabsze wdzianka, to mamy po 400 marchewek, tu też 400 marchewek będzie. Tu następne mamy palcaty, będą potrzebne, jeden palcat, także spokojnie. No strzała Artemidy, także tutaj mamy następny, także też jest taki cerek, którego można się ewentualnie pozbyć. I tutaj mamy, co to jest, owies, czy to co to jest? Albo len, 300 lnu, też można się pozbyć, także spokojnie można sobie robić. No i tutaj to tego nie będę robił ja, bo to są 5 piramidek, czyli 5 dorastania. Tu też 5 dorastania, a tego nie będę robił. Na pewno wolę już co inne dać, ale punkty dorastania są dla mnie za bardzo cenne. No i tutaj są właśnie na najmniejszym punkty dorastania, więc też nie będę robił. To już wolę te... O właśnie, tutaj mamy te kaloszki, więc kaloszki będę wrzucał. No właśnie, następne będzie, tutaj jest ta fontanna Krezusa, tak, także też można się ewentualnie pozbyć. No nie da się wytworzyć, co prawda, ale można zbierać, tak, lira Apolla, także liry można zbierać już na najlepsze tutaj. Wiecie co, no to są takie dosyć ciekawe rzeczy. O co chodzi? Że po prostu no warto sobie się przygotować już do tego wydarzenia. Już zbierać sobie te rzeczy i po prostu jak już będzie, to już sobie będziecie robić i bezpośrednio będziecie sobie mieli już te ciuszki do robienia. Będziecie mogli sobie bez problemu sobie je wykonać. No i to jest taka moja propozycja, żeby po prostu sobie już zaplanować po prostu to wydarzenie, gdyż po prostu no, będzie wam łatwiej później to zrobić, tak? No już macie nagromadzone pewnego rodzaju cerki, pewnego rodzaju rzeczy możecie wytworzyć w warsztatach, prawda? Już w tym momencie możecie to zrobić. Tak samo jak i tutaj macie 3 te wymiany dziennie, to już jest dużo. 3 dziennie to już jest dużo. Aczkolwiek jak już tam na samym końcu... Aha, jeszcze jedna rzecz, która jest ważna. Żeby coś wymienić tutaj w tych warsztatach, to jest jedna przede wszystkim zasada, że nie możecie mieć schomikowanego takiego stroju i to musi być wasz jedyny strój, który zrobicie. Jak zrobicie ten jeden, to już nie możecie drugiego zrobić, tak? On przychodzi od razu. Więc warto jest je robić, powiedzmy, w momencie, kiedy już naprawdę wam brakuje,
ale nie zapomnieć o tym i codziennie je robić, bo to jest ważne, żeby codziennie zrobić sobie te trzy ubranka, żeby mieć w zanadrzu, prawda? Bo tak jak widzicie, tutaj już mi brakuje tych ubranek, także dlatego mogłem wam pokazać po prostu, jak to się odbywa. Dziękuję bardzo, fajnie, że graliście, fajnie, że byliście ze mną. No i zapraszam do lajkowania, do subowania i zapraszam na stronę Picasso TV. Strona jest w opisie, także możecie sobie wejść i sobie tam po prostu poklikać i pogadać sobie. Na przykład strona jest otwarta, także możecie sobie tam wejść bez problemu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do następnego razu.